Witajcie moi kochani, tu Ola, Kasia, a to jest program Summer City w SKTV, hity na czasie. Dziś jesteśmy w cudownej miejscowości, na pięknej plaży w Breli. Jest tutaj naprawdę gorąco, jest gorące morze i będzie się działo, bo będzie dużo ploteczek, a także jakieś ciekawostki ze świata mody, czy też na przykład jakiś fajny przepis kulinarny. Ja się już nie mogę doczekać, więc zaczynajmy. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Nie wiem jak wy, ale ja, jeżeli chodzi o relacje Justin Bieber i Selena Gomez, zatrzymałam się na sytuacji, kiedy oni po prostu się rozeszli. Ale podobno chodzą takie słuchy, że jednak się wciąż ze sobą spotykają i Selena jest potwornie zazdrosna o Miley Cyrus. Jeszcze w Hotplocie mówiłyśmy wam z Kasią, że Miley ostatnio widziała się z Justinem Bieberem, bo szykuje się tam niby jakiś duecik, ale Selena Gomez podobno jakiś czas temu zadzwoniła do Justina i powiedziała mu: mój drogi, masz się przestać spotykać z Miley. Oglądacie Summer City w SKTV, hit na czasie. Teraz, kiedy są wakacje, wszyscy chcą wyglądać znakomicie. Ten stan udziela się również mężczyznom, a zwłaszcza aktorom. Paweł Małaszyński rzucił palenie, ale przez to niestety przybyło mu kilka kilogramów. Jednak bardzo szybko stwierdził, muszę coś z tym zrobić, zaczął chodzić na siłownię i przeszedł na dietę, ale... Właśnie, kiedy nie zobaczył tych efektów bardzo szybko, bo wiadomo, motywujemy się wtedy, kiedy widzimy, że od razu chudniemy. To postanowił, że musi zmienić tą dietę, dlatego przeszedł na dietę cateringową. To jest bardzo ciekawa sprawa. Czyli po prostu są mu przywożone gotowe posiłki. Każdy posiłek ma odpowiednią ilość kalorii. No w sumie sama chętnie też bym chciała, żeby tak co chwilę ktoś mi dawał coś do jedzenia już gotowe. Oglądacie SKTV, hity na czasie, a to jest program Summer City. My teraz z Olą zaprezentujemy wam kilka pozycji, których należy unikać, kiedy ktoś chce nam zrobić dobre zdjęcie. Zacznijmy od pozy bez pozy. Kasia, zaprezentuj. Właśnie, czyli kiedy nie robimy zupełnie nic, żeby wyjść dobrze na zdjęciu i wtedy nasza twarz niestety nie wygląda zbytnio mądrze, więc nie róbcie nigdy takiej pozy. Kolejna poza to poza blogerki. Czyli tak, tutaj głowa w dół, gdyż blogerka nie pokazuje za bardzo swojej twarzy, tylko raczej w ciekawe to, co jest ubrana. Właśnie, teraz jeszcze przejdziemy do pozy z torebką. Torebką, tak, czyli notorycznie dziewczyny. Już lepiej sobie tą torebkę gdzieś odstawić, a nie stać i ją prezentować po prostu, o, taką zawieszoną. Chyba, że chcemy się pochwalić jakąś dobrą torebką. Chyba, że macie ją naprawdę ekstra. I ostatnia poza, czyli poza baletnicy. Skrzyżowane nogi, ręce po jednej stronie tułowia. Dziewczyny, pamiętajcie, że mimo wszystko baletnicami nie jesteśmy. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Jessica Alba jest naprawdę bardzo, bardzo zapracowana. W tym roku zagrała już aż w 4 filmach. No i na dodatek ona jeszcze robi dużo innych rzeczy. Tak, na początku powiem wam tyle, że Jessica ma swoją własną stronę internetową, przez którą sprzedaje rzeczy przyjazne dla domu i dla rodziny. I dzięki temu poznała bardzo dobrą przyjaciółkę, Nicole Richie, ponieważ jeszcze Jessica ostatnio napisała książkę o zdrowym stylu życia, a Nicole Richie też uwielbia taki zdrowy tryb życia i ostatnio wybrały się wreszcie na wymarzone wakacje.
Oglądacie Summer City w SK TV, hity na czasie. Jeśli kochacie podróże, dobre wino, cudowne sery i pięknie pachnącą lawendę, to koniecznie musicie się wybrać do Prowansji, czyli francuskiego regionu, który słynie z tego, że jest tam mnóstwo pięknie pachnących lawendowych dywanów. Kiedy tam jesteśmy, warto kupić takiego małego lawendowego misia i potem przywieźć go mamie czy babci, które nigdy tam nie były, ponieważ w ich domu będzie pachniało cudowną Prowansją. Co więcej, w tym rejonie ludzie zazwyczaj jadają sałatkę z rukoli z jadalnymi kwiatami. Ponoć smakuje przepysznie. A jeśli lubicie spędzić choć chwilę czasu w wakacje w mieście, to warto wybrać się również do Marsylii. Oglądacie program Summer City w SK TV, hity na czasie. Edyta Herbuś rzadko kiedy na coś narzeka, ale ostatnio wyżaliła się. Powiedziała, że czuje się zaszczuta przez media, ponieważ nie może nic powiedzieć, bo zawsze to jest komentowane później w telewizji. Albo, to było najlepsze, powiedziała również, że boi się przyjmować zaproszenia na zbyt wiele imprez, ponieważ będzie to od razu skomentowane i powiedzą, że nic tylko imprezuje. No, troszeczkę Ameryki tutaj Edyta nie odkryła, bo chyba raczej było tak zawsze. Ale może rzeczywiście ostatnio media w stosunku do niej są bardzo złośliwe. To jest Summer City w SK TV, hity na czasie. Niedawno Ani Przybylskiej skończył się 4-letni kontrakt, który podpisała z firmą kosmetyczną. Teraz Ania jest przeszczęśliwa, ponieważ w ciągu tych 4 lat nie mogła nic zmienić w swoim wyglądzie. Teraz musi powalczyć o nowe kontrakty albo o kolejne role filmowe, dlatego postanowiła, że przefarbuje swoje włosy na blond, ponieważ ponoć blondynki mają o wiele większe branie. Oglądacie SK TV, hity na czasie, a to jest program Summer City. Kiedy Kim Kardashian zaczęła być z Kanye Westem, wszyscy oszaleli na jego punkcie. Mama Kim, czyli Kris Jenner, była po prostu w niebo wzięta, siostry Kim dokładnie tak samo. Ale na temat całej sytuacji dopiero całkiem niedawno wypowiedział się Bruce Jenner, który stwierdził, że on widział Kanye'ego Westa tylko raz w życiu i na dodatek za bardzo z nim nie zdążył pogadać. Oglądacie program Summer City w SK TV, hity na czasie. Jeżeli nie lubicie kawy, a potrzebujecie porządnego kopa, to mamy dla Was przepis na super koktajl. To jest koktajl ze szpinakiem. Wystarczy tylko 100 ml jogurtu naturalnego, pół mango, tak? Tak, i 100 gram szpinaku. Wszystko razem miksujemy, no i to wszystko. I naprawdę, słuchajcie, działa. Ja muszę to wypróbować, bo nie pijam kawy i wydaje mi się, że to będzie naprawdę pyszny, orzeźwiający koktajl. Oglądacie program Summer City w SK TV, hity na czasie. Ola Kwaśniewska zarzeka się, że nie przejmuje się zupełnie tym, co mówią o niej dziennikarze. W dodatku przyznała, że bardzo rzadko chodzi na salony i absolutnie nie wie, co dzieje się w świecie show biznesu. Zabawne, bo to wszystko powiedziała na jednej z imprez, oczywiście dziennikarzom. Oglądacie program Summer City w SK TV, hit na czasie. Na pewno każdy z Was lubi robić zdjęcia i ma aparat fotograficzny albo robi po prostu zdjęcia telefonem. Więc czas najwyższy odszukać jakieś najfajniejsze zdjęcia, które zrobiliście kiedykolwiek. Najważniejsze, żeby to były zdjęcia zrobione w Polsce. No i potem musicie koniecznie uruchomić aplikację Wakacyjna Mapa Polski. Autorzy najlepszych zdjęć zrobionych w najpiękniejszym zakątku Polski mogą wygrać startery Play z formułą Mini Max na kartę i co najważniejsze, smartfony Samsung Galaxy S Advance.
Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Teraz poopowiadam Wam chwilę o spódniczkach mini, które są symbolem szalonych lat 60. i przede wszystkim wakacji. W latach 60. wynalazła je brytyjska projektantka mody Mary Quant. Do 68 roku panie nosiły bardzo króciutkie spódniczki, ponieważ kiedy przychodziły do pralni i chciały taką spódniczkę wyprać, to pan mierzył materiał, czyli długość spódniczki i od długości właśnie tej spódnicy zależała cena jej wyprania. Szkoda, że teraz ceny niestety w praniach się zmieniły, ale na szczęście spódniczki nadal są krótkie. Oglądacie Summer City w SKTV Hity na czasie. Bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że idziemy na jakąś imprezę i mamy na sobie kieckę, której szukałyśmy przez jakieś 2 miesiące i nagle widzimy, że pani przy stoliku obok ma taką samą. Jesteśmy tą sytuacją, delikatnie mówiąc, zażenowane i poirytowane. Albo na przykład, jeżeli czeka nas jakaś bardzo poważna uroczystość, no to wtedy sobie na przykład wyobrażamy, o, taka sukienka byłaby super. Idziemy do sklepu, ale niestety nigdzie jej nie ma. I właśnie, no, przychodzi ktoś z pomocą. Dokładnie. Jest taka instytucja, do której wysyłamy projekt naszej ulubionej sukienki, a tam panowie na drukarce 3D drukują nam napis i jest wszystko tak, jakbyśmy chciały. Napis albo jakiś wzorek, no wszystko to, co chcemy. Może być nawet zdjęcie. No i mi się to na przykład bardzo podoba, a jeżeli chcecie o tym poczytać troszeczkę więcej, to koniecznie sprawdźcie stronę www.glamki.pl. Oglądacie program Summer City prosto ze słonecznej Chorwacji? Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie wbijać na naszą stronę internetową www.sk.tv. Tam możecie na przykład oglądać sobie program Summer City online, albo możecie sobie zobaczyć jakieś starsze, archiwalne programy, albo możecie skorzystać z czatu i sobie po prostu ze znajomymi poczatować. No i oczywiście pamiętajcie też o naszym Facebooku, bo tam wszystkie najważniejsze aktualności. Kochani, w dzisiejszym Summer City w SKTV Hity na czasie to już niestety wszystko, ale my ploteczek jeszcze mamy w zanadrzu pod dostatkiem. I mnóstwo ciekawostek podróżniczych i mnóstwo przepisów na naprawdę fajne rzeczy, więc koniecznie oglądajcie program Summer City jutro. Do zobaczenia. Cześć.